Rzeczywiście dużo było dzisiaj mowy o tym, jak dojść do punktu, w którym będziemy mogli zrealizować nasze idee. Sławomir Mentzen tutaj mówił o swojej strategii, Mikołaj Pisarski też o tym dużo mówił. Więc ja sobie mogę teraz egoistycznie pozwolić na tę przyjemność, żeby powiedzieć o samej idei, ale oczywiście tu nie chodzi tylko o osobistą przyjemność. Myślę, że ważne jest mimo wszystko w naszym środowisku, żebyśmy w tej całej walce sobie powtarzali, o co nam chodzi, żeby o tym nie zapomnieć, żeby się utwierdzać w swoich przekonaniach, żebyśmy mieli motywację do tej walki. Mówimy o idei konserwatywnego liberalizmu, to pojęcie ukuł świętej pamięci Mirosław Dzielski, taki krakowski filozof. Właściwie można by tą ideę nazwać w przybliżeniu klasycznym liberalizmem, ale ponieważ słowo liberalizm jest kłopotliwe, bo ma dwa co najmniej przeciwstawne znaczenia, to się mówi w Polsce konserwatywny liberalizm, żeby odróżnić od lewicowego demoliberalizmu. To, co powiem, dla niektórych może być tutaj oczywiste, dla innych może być może zbyt trudne, ale to wtedy się zainteresuje, dla innych znowu może być dyskusyjne, a wtedy o tym za chwilę podyskutujemy, ale obiecuję, że będzie krótko. Zacząć chcę od tego, że usta polityków są pełne słowa demokracja. I to nie jest wstęp, bo mówieniu o republice czy monarchii to raczej w najbliższym czasie nam nie grozi. Ale myślę, że warto by było, żebyśmy sobie powiedzieli, co to słowo właściwie oznacza. No sama demokracja to jest właściwie słowo techniczne i mówi, że demokracja to sposób wyłaniania i sprawowania władzy przez głosowanie. Ale tak naprawdę jak politycy i siły polityczne mówią o demokracji, to tak naprawdę mówią o pewnym wzorcu demokracji, pewnym ideale demokracji. Można go nazwać demokratyzmem. Wzorzec demokracji siłą rzeczy jest zanurzony w określonej antropologii filozoficznej, czyli po prostu koncepcji człowieka, i w określonej aksjologii, czyli w określonym systemie wartości. Warto wiedzieć, że cywilizacja europejska, czy szerzej cywilizacja zachodnia, bo no, cywilizacja europejska miała gwałtowną ekspansję, więc trzeba mówić, że cywilizacja zachodnia, zrodziła takie wzorce demokracji dwa: wolnościowy i równościowy. Pierwszy, wolnościowy, obywatelski, jest oparty, to też o tym mówię, bo poza mówieniem o naszych ideach, to warto sobie uświadamiać, utwierdzać się w przekonaniu, że stoją za tymi ideami wielkie umysły w historii filozofii, też bardzo znane umysły. To nie jest tak, że jesteśmy grupą wariatów, która nagle sobie coś wymyśliła i próbuje jakąś nową utopię wprowadzać. Mówiły o tym wielkie umysły. No więc właśnie ten wolnościowy, obywatelski wzorzec demokracji jest oparty o sposób myślenia takich filozofów jak Thomas Hobbes, jak John Locke, no i chyba najbardziej znany, powszechnie znany, przynajmniej z nazwiska, Immanuel Kant. I znalazł swój wyraz w Jeffersonowskiej Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 roku. Jefferson, zresztą mało kto o tym wie, też był filozofem. Drugi wzorzec, ten równościowy, wywodzi się od Jana Jakuba Rousseau, boga lewicowych intelektualistów, tego od słynnej umowy społecznej. Pierwszy można więc nazwać anglosaskim, a drugi francuskim. Możemy tak je umownie nazywać. Zresztą ten francuski, żeby była jasność, był później fundamentem doktryny radzieckiej. Fundamentalną wartością pierwszego jest wolność, drugiego zaś równość. Przy czym oczywiście ten demokratyzm francuski bardzo ochoczo niósł na sztandarze słowo wolność, dlatego że słowo wolność jest miłe dla ucha każdego zachodniego człowieka. Problem polega na tym, że ta wolność, o której mówią właśnie ci lewicowi demokraci, ta wolność z klasycznie rozumianą wolnością nie ma nic wspólnego, bo nie dotyczy w ogóle wolności od przymusu fizycznego, ale jest tak zwaną wolnością od tradycji i autorytetów. Tradycyjnie rozumianą wolność można dla uproszczenia przedstawić metaforycznie, co jak wielu z was być może wie, często robię, bo to jest w publicznych wypowiedziach bardzo zręczne, bardzo obrazowe i tłumaczące. Mianowicie wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa, czyli ja jako dorosły człowiek mogę robić wszystko, nawet sobie szkodząc, dopóki nie naruszam wolności drugiego człowieka. O tym, że tak rozumiane
wolność jest zgodna z duchem cywilizacji zachodniej, wiemy z naszych europejskich obyczajów, z europejskich języków, choćby ze znaczenia rdzeniowego określenia dziecko i określenia dorosły. Bo co to jest dziecko? Dziecko to jest ktoś, komu można coś nakazać, żeby szło w dobrym kierunku, można coś zakazać, żeby sobie nie zrobiło krzywdy. Natomiast jak staje się dorosłym w pewnym wieku, to oznacza, że teraz może samo decydować o swoim życiu, nawet sobie szkodząc. I nie możemy żadnym przymusem fizycznym ograniczyć tych czynów, dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka, ani zmusić do działania wbrew czyjejś woli. Oczywiście tego w deklaracjach nigdy państwo nie usłyszą od tych demokratów francuskich, bo byłoby to samo ośmieszające, ale w praktyce wszyscy widzimy chyba coraz wyraźniej, że władze państwowe z wielkim rozmachem traktują coraz bardziej dorosłych ludzi jak dzieci. I nie przez przypadek w przywołanej Deklaracji Niepodległości jest napisane, że ludzie są obdarzeni, tu cytat, pewnymi nienaruszalnymi prawami. W skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście. A więc obok prawa do obrony swojego życia, wolności obywatelskich, jest prawo człowieka do ubiegania się o szczęście, nie prawo do szczęścia, to jest bardzo ważne. Nie ma tu miejsca nawet na minimum socjalne. Dokładnie inaczej niż we wzorcu rusowskim. Tam fundamentem jest równość i to ważne, żeby o tym pamiętać, równość dwojakiego rodzaju. Równość startu, czyli równość możliwości, i równość mety, czyli rezultatów. Podkreślam to, dlatego że spotkałem się z tym, że w środowiskach wolnościowych zdarzają się dość często ludzie, którzy mówią, nie no, równość mety to nie socjalizm, ale równość startu, no to niech każdy ma równy start, a później już nie będzie kowalem swojego losu. I zaraz powiem o tym, dlaczego nie jest to dobre myślenie. W każdym razie równość startu to jest egalitaryzm, a równość mety to jest socjalizm ze swą oczywiście znaną ideą sprawiedliwości społecznej. Tak rozumiana równość oczywiście w domyśle czemu ma służyć? I tu się odwołujemy do tej Deklaracji Niepodległości w kontrze. Ma służyć temu, żeby zapewnić ludziom szczęście, bo według lewicowych demokratów władza państwowa ma obowiązek zapewniać ludziom szczęście, bo rzekomo ludzie mają przyrodzone prawo do szczęścia. Nawiasem mówiąc, znów to, że mamy do czynienia ze sprawiedliwością społeczną, takim określeniem, dość nowym, historii języka i filozofii, wynika znów z tego, że oni wiedzą, że sprawiedliwość brzmi dobrze uchu europejskiemu, zachodniemu, więc trzeba dodać przydawkę, żeby dobrze brzmiało, społeczna, ale wiemy z logiki, że jak damy przydawkę, to sprawiedliwość społeczna już nie jest sprawiedliwością, jest czymś innym niż sprawiedliwość, a jak się temu przyjrzymy dokładnie, to okazuje się, że jest zwykłą niesprawiedliwością. I powiedzmy sobie teraz jasno, tak rozumiana równość, zarówno startu, jak i mety, jest nie do pogodzenia z wolnością i nie do pogodzenia z równością wobec prawa. Jeżeli bowiem ludzie będą równi wobec prawa i wolni, to siłą rzeczy będą wobec siebie nierówni. Ludzie bowiem różnią się od siebie przyrodzonymi predyspozycjami. O tym mówił już Arystoteles, zresztą stąd pochodzi określenie predyspozycji od Arystotelesa, ale nie musimy odwoływać się do starożytnej Grecji, bo potwierdza tą teorię człowieka Arystotelesa współczesna genetyka z całą mocą. A więc ludzie mają różne osobowości, mają różne uzdolnienia i różne ograniczenia, już na starcie. A to nie wszystko, bo poza tym, co przyrodzone, jeszcze ludzie mają przecież w życiu różną ilość szczęścia. Ja mówię o szczęściu w tym momencie nie o tym, do którego możemy się ubiegać, tylko o szczęście w sensie szczęśliwego trafu, czyli angielskie luck, a nie angielskie happiness. Ludzie mają różną ilość szczęścia. Niektórzy mają więcej szczęścia w życiu, a drudzy mniej szczęścia w życiu. Dlatego równość wobec prawa i wolność nieuchronnie na mocy samej konstrukcji natury ludzkiej rodzi nierówności społeczne i wszelkie próby zaprowadzania równości w rusowskim rozumieniu tego słowa nie tylko wymagają ograniczenia wolności i wprowadzenia nierówności wobec prawa, ale ze względu na swój cel są zawsze utopią. Dlaczego?
są utopią z dwóch znowu powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie da się zmierzyć poziomu szczęścia poszczególnych ludzi. To jest niemierzalne. Ale nawet gdyby przyjąć, że możemy zmierzyć poziom szczęścia człowieka, na przykład przyjąć idiotyczną kompletnie koncepcję, bardzo popularną w lewicowych środowiskach, że poziom szczęścia jest wprost proporcjonalny do poziomu zasobności portfela. No każdy, kto trochę żyje w życiu, wie, że jego szczęście w życiu nie zależy wprost proporcjonalnie od zasobności portfela, ale nawet gdyby tak przyjąć, to nie sposób przewidzieć, co się poszczególnym ludziom przytrafi w sposób zupełnie losowy w nieodległej albo odległej przyszłości. I tak na przykład, weźmy przykład, zgodnie z lewicową ideologią mamy bogacza, mamy przeciętnie zarabiającego, no więc trzeba niwelować te różnice, prawda, w imię równości, więc bierzemy tam więcej bogaczowi i dajemy temu przeciętnie zarabiającemu, ale tutaj okazuje się, że ten bogacz nagle słyszy diagnozę, że ma raka bardzo agresywnego i umrze w ciągu roku, a ten przeciętnie zarabiający dożyje radości z wnuków. Okazuje się, że nasza próba wyrównywania szczęścia ostatecznie zwiększyła tak zwaną niesprawiedliwość społeczną, bo nie dość, że ten bogacz bardzo krótko żył i musiał zostawić samą swoją rodzinę, no to jeszcze przez to krótkie życie odbierano mu pieniądze na rzecz tego przeciętnie zarabiającego. I tu wchodzimy już w zakres drugiego fundamentu obydwu ideałów demokracji. Jest nim określona antropologia filozoficzna, czyli po prostu pewna koncepcja społeczna. Każda koncepcja człowieka, każda koncepcja społeczno-polityczna, a taką jest konserwatywny liberalizm, taką jest marksizm i tak dalej, każda musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest człowiek, dlatego że koncepcja społeczno-polityczna to jest koncepcja życia człowieka we wspólnocie. I właśnie na to pytanie, kim jest człowiek, bo stawiać tezy bez tej odpowiedzi to jak strzelać ślepakami, na to pytanie odpowiada właśnie antropologia filozoficzna. I ważne, żeby sobie uświadomić, jak to jest ważne, otóż koncepcje społeczne oparte o błędną albo niedookreśloną teorię człowieka muszą być nieadekwatne wobec rzeczywistości, a propozycje polityczne oparte o takie koncepcje są nieskuteczne lub wręcz niebezpieczne. Innymi słowy, system społeczny, tak wyrażał się świętej pamięci Stanisław Lem, jeden z najwybitniejszych filozofów XX wieku, znany jako wybitny pisarz science fiction, gdzie też jest zawarta jego filozofia, obok jego dyskusywnych książek. Otóż Stanisław Lem mówił właśnie, że system społeczny ma swój budulec i tym budulcem jest człowiek, a analiza systemów społecznych wymaga materiałoznawstwa. Więc przyjrzymy się jeszcze temu budulcowi. Wspomniałem wyżej o tej przyrodzonej, genetycznej nierówności ludzi. Ludzie pod wieloma względami nie są i nie mogą być równi. I mówię tutaj o nierówności nie tylko fizycznej, bo to jest oczywiste, ale o nierówności duchowej. Duchowej w takim sensie szerokim tego słowa. Naturaliści mogą sobie podstawić duchowość jako stany psychiczne, emocjonalne, intelekt, charakter i tak dalej. No i co o tym pisze Stanisław Lem? A wspominam o tym nie tylko dlatego, że mamy tu za sobą w tych fundamentalnych sprawach wybitnego filozofa, ale dlatego właśnie, że Stanisław Lem jest znany i to na całym świecie i jest szanowany po obydwu stronach sceny politycznej. Więcej, lewica potrafi powoływać się na Lema, bo ma albo z ignorancji, bo ma takie wrażenie, bo on tam nie lubił trochę kleru na przykład i tak dalej, więc lubi się na niego powoływać, albo z ignorancji, albo z oszustwa. Tymczasem Stanisław Lem był bardzo bliski naszym ideom i warto właśnie się na niego powoływać. Jak raz w dyskusji o karze śmierci wspomniałem, że Stanisław Lem był zwolennikiem i to gorliwym kary śmierci, no to lewicowy dyskutant był w absolutnym szoku, że ten modny, fajny Stanisław Lem jest tutaj takim niehumanitarnym, strasznym człowiekiem, prawda? No więc co on pisze? On pisze tak. Różniący się od siebie charakterem, tempem procesów psychicznych, uczuciowością, a także intelektem ludzie, różni ludzie, muszą współżyć w jednym systemie społecznym. Innym razem mówi tak. Nierówność umysłowa mająca swe źródło w dziedzicznych, genotypowych, wrodzonych czynnikach natury pozaśrodowiskowej jest realnym faktem, z którym konstruktor systemów społecznych musi się liczyć.
Negowanie tego faktu, choćby powodowane najszlachetniejszymi motywami egalitaryzmu i humanizmu, musi się prędzej czy później zemścić na praktyce społecznej, stając się przyczyną poważnych jej zakłóceń. Oczywiście, żeby była jasność, czynniki środowiskowe mają wpływ na każdego człowieka i to duży. Człowiek, znane są przypadki ludzi tarzanów, czy ludzi, którzy się tam wychowywali z psami czy w lesie, to oni właściwie nie są do końca ludźmi. Oni nawet nie mają szansy nabyć umiejętności mowy języka, który jest podstawą myślenia, prawda? Chodzi o to, że te wrodzone czynniki wyznaczają wąski zakres możliwego wpływu środowiska. I w tym sensie pełnią rolę decydującą. Na przykład ktoś, kto urodzi się z niskim potencjałem do inteligencji i w życiu ma inteligencję na przykład IQ 130, choćby całe życie ćwiczył, nie będzie mistrzem szachowym i tyle. I teraz inną ważną różnicą między jednym a drugim wzorcem demokracji jest odpowiedź na pytanie, skąd bierze się zło na świecie. Unde malum po łacinie, skąd zło? Stare filozoficzne pytanie. No i mamy tu przedstawiciela ideału francuskiego, Jana Jakuba Rousseau, który powiedział słynne słowa, człowiek jest z natury dobry. Większość ludzi teraz wierzy, to jest melioryzm od meliore ku dobremu, wierzy właśnie w to, że ludzie są z natury dobrzy. Nawet wielu wolnościowców, libertarian zwłaszcza wierzy, że człowiek jest z natury dobry. A skoro jest dobry, to zło na świecie pochodzi skąd? No nie z wnętrza człowieka, prawda? Tylko nie z jego przyrodzonej złej woli, tylko z zewnątrz, czyli ze źle skonstruowanych systemów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Na przykład Karol Marx był przekonany, że zło bierze się właśnie ze złej konstrukcji ekonomicznej, która powoduje, że jest wyzysk. Co więcej, Karol Marx uważał, że religia bierze się tylko z tego, że jest wyzysk, więc ludzie, jest tak zwane opium ludu. Ludzie błędnie mówią opium dla ludu, natomiast Marx mówił o opium ludu, bo to lud sam sobie wytwarza tą religię, która ma mu zaspokoić tą krzywdę złego kapitalizmu i Marx wierzył, to mówię na boku, że jak się zlikwiduje kapitalizm, to zniknie również religia. Tymczasem jaka jest prawda o człowieku? Prawda o człowieku jest taka, że człowiek nie jest ani dobry, ani zły z natury. W człowieku tkwią od urodzenia zarówno skłonności do dobra i do zła. Są one zawarte w naszym materiale genetycznym, w DNA. W różnej znów proporcji u różnych osobników. I dlatego też takie ważne jest, co czasem budzi zszokowanie ludzie, którzy pytają, jesteście wolnościowcami, a chcecie takie srogie kary. Właśnie bardzo ważne jest, żeby stosować bezwzględne represje, gdy ktoś swojej wolności nadużywa, wykraczając poza granicę tej wolności. Dlatego też zresztą, jeśli chodzi o spór o karę śmierci, raczej zawsze prawica jest za karą śmierci, a lewica przeciw karze śmierci, bo jak można karać w ogóle kogoś za to, że się urodził w źle skonstruowanym systemie społecznym, który zrodził zło, które ktoś zrobił, prawda? Zresztą jest taka anegdota, że jakiś adwokat broni człowieka w sądzie, że on to dokonał tej zbrodni, bo się wychował w złej rodzinie, na ulicy i tak dalej. No i sędzia mu powiedział, że on to rozumie, ale on się wychował w ten sposób, że skazuje za takie zbrodnie na karę śmierci i koniec, kropka, prawda? No i teraz tak, to jest ważna prawda o człowieku, ważna podstawa koncepcji społeczno-politycznej i teraz mówię to z pozycji niekonfesyjnych, ważne, żeby sobie to uświadomić, że głównym nośnikiem tej prawdy o człowieku jest w naszej cywilizacji jeden z fundamentalnych jej składników, chrześcijaństwo ze swoją koncepcją grzechu pierworodnego. Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie, trzeba zrozumieć moc chrześcijaństwa jako właśnie wytworu cywilizacji, w którym ta koncepcja przedstawiona w biblijnym stylu grzechu pierworodnego jest właśnie odkryciem pewnej natury człowieka. Na przykład przed chrześcijaństwem w starożytnej Grecji i Arystoteles i właściwie wszyscy filozofowie wierzyli, że człowiek jest z natury dobry. Chrześcijaństwo zresztą wraz z grecką filozofią i rzymskim prawem stanowi ławę fundamentową cywilizacji europejskiej. Politycy, już kończąc, politycy poza słowem demokracja mają na ustach inne słowo, które jest obok wolności, no chyba najważniejszym, no może obok jeszcze własności, postulatem konserwatywnych liberałów, mianowicie
praworządność, państwo prawa. Teraz to chyba częściej politycy mówią nawet niż o demokracji. Ale żeby zaistniało i trwało rzeczywiście państwo prawa, rzeczywisty system wartości społeczeństwa wyrażający się w jego obyczajności, a więc w praktyce, musi przyjmować wolność osobistą jako wartość naczelną. Tak uważał Kant, tak uważał największy znawca demokracji Alexis de Tocqueville i tak uważał Stanisław Lem. Tak też było przez wieki w cywilizacji zachodniej i właściwie tylko w cywilizacji zachodniej. Tymczasem kierunek, w którym idzie nasza obecna władza, poprzednia władza, ale i Unia Europejska w obecnym kształcie, bo też wśród liberałów, libertarian, wolnościowców jest czasem taka sympatia do Unii Europejskiej. Otóż Unia Europejska w obecnym kształcie jest niczym innym jak instytucjonalną próbą rezygnacji z właściwie rozumianej wolności na rzecz równości, rezygnacji ze sprawiedliwości na rzecz sprawiedliwości społecznej, rezygnacji z własności, z nienawidzonej przez Jana Jakuba Rousseau własności na rzecz zaprowadzenia eurokomuny. Nawiasem mówiąc, Jan Jakub Rousseau, ten od umowy społecznej, on zupełnie poważnie mówił, że źródłem wszelkiego zła na świecie, w tym wojen, jest to, że kiedyś wytworzyła się wartość, jaką jest własność, że ktoś sobie wymyślił, że sobie ogrodzi kawałek ziemi i to jest jego własność i stąd jest całe zło na świecie. Musimy wrócić do stanu natury, prawda, gdzie biegaliśmy po lasach i wtedy rzekomo byliśmy w stanie prawdziwej wolności i nikt sobie nikomu niczego złego nie robił. I teraz jaki jest fundament tej próby? Ta próba to jest nic innego jak odrzucenie starych, powstających w procesie cywilizacyjnej ewolucji wartości na rzecz wartości nowych, sztucznych, rewolucyjnych i nie liczących się z faktyczną naturą człowieka. Nawiasem mówiąc, najlepsza definicja lewactwa, jaką kiedykolwiek usłyszałem, to jest definicja sformułowana przez profesora Bogusława Wolniewicza, który definiuje lewactwo tak. Lewactwo to jest chęć do całkowitej przebudowy świata z użyciem siły, nie licząc się z faktyczną naturą człowieka. I rzeczywiście na przykład marksizm opiera się na błędnej antropologii, bo marksizm uważa, że człowiek nie jest konkurencyjny z natury, tylko kooperacyjny. Jeżeli zlikwidujemy kapitalizm, to ludzie nie będą ze sobą konkurować, tylko wszyscy będą równi, mieli porówno, będą się wymieniać dobrami tak po prostu dla siebie nawzajem i skończy się ta cała gonitwa i cierpienie w związku z nierównościami. No właśnie, jeśli chodzi o przebudowanie świata, to Bułat Okudżawa mówił w swoich wspomnieniach o środowisku swojej młodości, przesiągniętej ideologią bolszewizmu, że ludzie byli wówczas zarażeni chorobą przebudowy świata. Chorobą przebudowy świata. Rewolucja bolszewicka zresztą oczywiście była kontynuacją tej ideologii, która była fundamentem rewolucji francuskiej. I ta choroba polega na przekonaniu, że człowiek siłą własnego rozumu jest w stanie rozpoznać, jaki świat powinien być, i skonstruować od nowa idealny system społeczny, niczym inżynier konstruujący jakiś mechanizm. Co więcej, jest w stanie nie tylko go skonstruować, ale wdrożyć go po prostu w życie. Wyraża się tu przekonanie, że ten skończony i ograniczony ludzki rozum jest w stanie ogarnąć nieskończenie przecież skomplikowaną rzeczywistość i wszelkie następstwa, nie tylko tą rzeczywistość, ale wszelkie następstwa zaprojektowanego systemu społecznego. No i oczywiście, że system ten będzie lepszy niż ten niezwykle różnorodny, skomplikowany i ciągle zmieniający się owoc działania mechanizmu społecznej ewolucji. Ta ewolucja, i tu wrócimy do definicji wolności, działa na podstawie stopniowego i powolnego, wielowiekowego procesu opartego na metodzie prób i błędów. Cywilizacja, rozumiana jako system wartości, obyczajów, pewnych mechanizmów społecznych, powstała w ten sposób, że ludzie różne rzeczy robili i się sparzyli na różnych rzeczach, inni uczyli się na ich błędach i w ten sposób wyłoniło się to, jak powinna cywilizacja wyglądać.
i dlatego ludzie powinni być wolni, żeby móc popełniać błędy. Uczyć się na swoich czyichś błędach, bo inaczej cywilizacja nie będzie się rozwijać, tylko zwijać i nie będzie dostosowywać się do nowych warunków życia. A nowe warunki życia teraz powstają bardzo szybko. Mamy bezprecedensową w historii człowieka rewolucję technologiczną, w tym biotechnologiczną, biomedyczną, która powoduje problemy demograficzne i różnego typu inne problemy. A więc instytucje społeczne, wspólnoty, tradycja i obyczaje powstają w sposób niezaplanowany, nie tylko wymykający się ludzkiej ambicji projektowania rzeczywistości, ale nawet nie dający się pojąć przez indywidualny umysł. I to miała na myśli na przykład Margaret Thatcher, mówiąc takie proste słowa: Unia Europejska jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów. Pycha, o której tu mowa, to oczywiście właśnie ta pycha rozumu. Zresztą to pojęcie ukuł August von Hayek, znany noblista ekonomii, filozof austriackiej szkoły ekonomii i twórca teorii porządku spontanicznego, właśnie o tym, jak powstają ewolucyjnie instytucje społeczne. I on pisze, to już będzie ostatni cytat, on pisze o wolności tak. I tu można zobaczyć, bo wcześniej mówiliśmy o różnych demokratyzmach, mówiliśmy o Stanisławie Lemie, a tu mamy z zupełnie innej bajki filozofa, ale już ewidentnie wolnościowca, który mówi podobne rzeczy od innej strony. I mówi tak. Chociaż wolność nie jest stanem natury, no nie jest stanem natury, bo w stanie natury biegaliśmy po lesie, walczyliśmy, prawda, mężczyźni walczyli o samice, wszyscy walczyli o jedzenie, mogliśmy się zatłuc nawzajem, nie było kary śmierci za to. Więc wolność nie jest stanem natury, lecz artefaktem cywilizacji, tworem cywilizacji. I chociaż tak jest, to nie zrodziła się z zamysłu. Instytucje wolności, jak wszystko, co ona stworzyła, nie zostały zaprojektowane dlatego, że ludzie przewidzieli korzyści, jakie przyniosą. Gdy jednak jej pożytki dostrzeżono, ludzie zaczęli ulepszać i rozszerzać sferę wolności, a w tym celu także dociekać mechanizmów wolnego społeczeństwa. Ten rozwój teorii wolności dokonywał się głównie w XVIII wieku. Zapoczątkowany został w dwóch krajach, Anglii i Francji. Pierwszemu z nich wolność była znana, drugiemu nie. Pierwsza oparta była na interpretacji tradycji instytucji, które rozwijały się spontanicznie i były tylko z grubsza rozumiane. Druga usiłowała konstruować utopię, następnie często, lecz bez powodzenia wypróbowywaną. I na koniec mojego wystąpienia krócej o tym Adam Ferguson. Narody przypadkiem napotykają instytucje, które są wprawdzie rezultatem ludzkich działań, te próby i błędy, ale nie są efektem ludzkiego planu. W Polsce ludzi, którzy to wszystko rozumieją, a więc z jednej strony rozumieją potrzebę wolności, ale też doceniają, skąd się ta wolność bierze, że jest elementem cywilizacji i doceniają siłę tradycyjnych wartości europejskich, nazywa się za sprawą wspomnianego świętego i pamięci Mirosława Dzielskiego konserwatywnymi liberałami. Ja się do nich zaliczam, mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i że jak najszybciej będziemy mieli możliwość wprowadzać te idee w życie. Dziękuję bardzo.